Siemano ludzie, witam w kolejnym odcinku ZDDDDM Przyndywa. I słuchajcie, lecimy sobie dzisiaj. Tak, najpierw lecimy sobie tutaj do tego znaku zapytania. Jak będziemy w okolicy tego post office, czyli tej poczty, polecimy tam, żeby uregulować te, wiecie, ten dług, te 75 dolarów, żeby żebyście byli po prostu ścigani. No jeszcze jak starczy czasu, to lecimy sobie tutaj, widzę jakąś mamy misję, to jest nasz obóz. Tutaj mamy jakieś chyba J, jakąś literę, nie wiem od czego to jest, bo wszystkich tam akurat nie znam, więc to się jeszcze okaże, kto to tam jest. Dobra, więc tak, a może najpierw polecimy do tą pocztę, bo nie wiadomo gdzie ten, jak to się skończy to wszystko. Dobra, lecimy najpierw na pocztę. Lecimy najpierw na pocztę, uregulujemy ten nasz dług, 75 dolarów, bo już szczerze mam tego dosyć, tego całego, wiecie, ganiania mnie. Że muszę na wszystkich uważać. No halo, zaznacz mi tu. Jak, czemu oni mnie czemu oni tak do dupy zaznacza? Halo. No patrzcie. No jakoś tak. Hmm. Jakoś to tak do dupy zaznacza. O, teraz to już w ogóle żeś mnie zaznaczył do dupy. O, teraz mnie zaznaczył dobrze. Nie wiem od czego to zależy. No ale dobra, lecimy. Lecimy najpierw na tą pocztę. Jeśli tam coś słyszycie w tle, to sorry. Dobra. Ajajaj, nie chcą zacisnąć me. Ma bet. Nie chcą zacisnąć me, dobra. No ja potka. Ruszę się, bo my całego dnia nie mamy. Pół godziny co najwyżej. No tam 40 minut. Może. Mamy na ogarnięcie się. Co to jeszcze za to, że nie było 15 odcinka, bo niestety się nie wyrobiłem, a teraz już nie robię odcinków sobie na zapas, tylko nagrywam na bieżąco, więc już nie robię sobie jak kiedyś było po 10 odcinków na zapas, tylko teraz lecę z nagrywania na bieżąco, więc sorry, bo no, nie wyrobiłem się na 15, bo nie miałem dosyć dużo czasu. Dobra. Gdzie tutaj to? Na górę? Gdzie tutaj się to wchodzi na tą pocztę? Staw. A nie, do stawu to nie chcę wchodzić. No halo, gdzie tu jest ten post office? Halo. Tu jest jakieś wejście, Boże Święty. Train tickets. Happy to assist you in a moment. Dobra. Zapłać grzywnę. How can one crook raise so much hell? Elizabeth. Aha, czyli ja mam dwie grzywny teraz nadupcone. Mhm. Super, zapłać wszystko za 160 dolarów. Fajnie, kurwa, fajnie. Dobra, zapłaćmy to wszystko, już miejmy to z głowy. 300 ile? 50? Nie wiem, zapomniałem tutaj znacznik actiona zasłaniam. Ale chyba, że za 56 dolarów nam zostało. Boli, ale przynajmniej już nie muszę się martwić, że wiecie, coś będą mnie gonić, służy prawa albo łowcy nagród. Dobra. To post office mam załatwione. I mi gdzieś spieprzył ten znacznik, wiecie, ten znak zapytania gdzieś mi spieprzył. I że jak się za daleko oddali od tego znaku zapytania, to on po prostu znika. Okej, okay, dobra, sorry, nie wiedziałem o tym. No dobra, przynajmniej teraz będę wiedział, wiecie, na przyszłość, że jak mam znak zapytania, to najlepiej się udać tam od razu, a nie zostawiać to na później. No dobra, no to jak tamten nam uciekł znak zapytania, to co jest? Spierdzielać, kurde, już ulegowałem dług, papierdzielać mi stąd. Kurwa, patrz, jakie downy. Ja już ulegowałem ten dług, pedały. No kurde. Pedały jebane. Noż wykupię pedały. Chodź tu! Gdzie już spieprzasz? Chodź tu! Jak się napieprzasz, to się napieprza, ja nie spierdalasz. Cwelu niemyty. Łowca nagród,
Pierdoleni. Wygnoje jebane. Dałeś wszystko co macie. Skurwysyny, no patrzcie, dopiero co ten, co pociętą grzywna, jeszcze mi tutaj dopadli, nie? Więc eluwa, nie? Chcieliście mnie opieprzyć, a nie, to są ten! O'Driscoll, a dobra, myślałem, że to są łowcy nago, to ci O'Driscollowie. Dobra, wszystko jasne. Dobra, dajcie mi tutaj na regenerować troszeczkę, kurde, tego HP-ko. Wydało nie myty. Dobra. Gdzie tu jeszcze jakieś leżą? Tutaj jeszcze jakieś leży z tego co widzę. Lecimy do niego. Bierzemy, zabieramy wszystko. Ale już wszystko mi tutaj wiecie, zacząłem powracać, otwarty bourbon. Dobra, czekajcie, gdzieś tu powinien być jeszcze dwóch. A tutaj jeszcze widzę rzeczy przy drodze. Chodź tu płotka. Do tego zgadniemy i lecimy dalej. Kurde, jeszcze trzeba będzie na tych odyskulów włożyć. Chodź tu penisie. Dobra, tam masz. O, prawie 6 dolarów. Piechotą nie chodzi. Zostaw zegarek kieszonkowy. No jelowany. Dobra. Muszę się w ogóle powywalać z tych, wiecie, pierścionków, naszyjników i innych dupereli. Bo to jest cenne, dosyć, a na cholerę mi to. Ile to? Muszę zrobić te polowanie w końcu. Jelenie, ale nie widać jaki ma tam ten, jakie gwiazdki, ile gwiazdek on tam ma. Bo trzy gwiazdki jakby było, to jest w ogóle najlepszy łup, nie? Trzy gwiazdki. Dwie gwiazdki to jest tak średnio. Dobra, sobie zacięcie. Troszkę, żebym już teraz rachubę stracił. Na czym, żebym to ja skończył. A no tak, tutaj mam ten znak zapytania. No dobra, ale co z tym mam teraz zrobić? Mam teraz pewnie gdzieś tutaj poszukać to miejsce. Obszukać. Żeby znaleźć... Tutaj coś. What's happened? Hey, over here. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem for me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. Wait, no, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Not exactly. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. W sumie? $10 to niedużo, a bogactwo może być kilkasetkrotnie wyższe. Dobra. What the hell? Why not? A very wise investment. I wish you the best of luck.
Okej, mapa gangu Jacka Hills, Jacka Halla. Dobra. To teraz wait the second. Mapa gangu, dobra. Gdzie my to mamy? To jest jakieś wzgórze, tutaj na dół coś. O matko bosko, coś też tam nie będzie łatwo się dostać. Dobra, ale mamy to w ogóle gdzieś zaznaczone, oznaczone? Halo? No tak średnio bym powiedział, chociaż tutaj mam jakiś znak zapytania, chociaż to pewnie też jest jakieś kurde dodatkowe ten. Dodatkowa, wiecie. Dodatkowa misja jakaś. No dobra, skoro to jest po drodze, bo tam to, ten znak zapytania jest w sumie po drodze, to możemy tam zajść. Że tak się wyrażam. Dobra, ten trzeba. Tą drogą trzeba jechać. Za tą powinniśmy dojechać. Dawaj, płotka. Nie mamy całego dnia. Dobra, coś jest tutaj. O nie, tutaj jest ten hazard. Tu są chyba te karty całe. Dobrze mówię? Ktoś tu siedzi, pewnie o tego gościa chodzi, no pewnie, że tak. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Ile fajek on ma? Actually, take some, take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, 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 nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Cigarette cards. What you got? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. Picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. It sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. You'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Rampart, at your service. Okay, I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Ja pierdolę, przyjrzyj się karcie. Card of Philist, Perma Collector, Finash T. Ramsbottom. Okej, okay, spoko. Nie, może kiedyś do niego zajrzymy, nie wiem. Ale kurde, on tam mówił, że wypala 200 fajek dziennie. Jesus, ile to jest paczek? W jednej paczce jest ile fajek? 20? 25? Nie wiem, bo nie palę, dlatego też nie wiem. Dlatego tak troszeczkę zgaduję. Ale gdy no chociażby powiedzmy, że tam jest 20 fajek w jednej paczce, to co on 10 paczek gdzie nie wypala? Ja pierdolę, on jest pojebany. To już mój ojciec tyle nie wypalał. Co znowu? Boże, ja tam nie dojadę nigdy. Co znowu? I got bit. Oh god. I need medicine. Wys się jadę, daj lekarstwo. Nie będę mu nic wysysał, niech wypiada. Medicine? Oh, thank you, Jesus. Oh, you saved my life. I owe you. Got that right. Dobra, gdzie jest mój kapelusz? Tu ja mam kapelusz. I gotta get out of here. Oh yes, definitely yes.
Dobra. Obóz już niedaleko. Może się jeszcze prześpimy, bo już w sumie noc. I tak jak ta noc szybko ten, szybko zapadła. Jeszcze 10 sekund temu było jasno, ale to już dla ciemno jest. Jesus fucking Christ. Dobra, i jesteśmy w naszym obozie. There we go. There we go. Kurde, ile koni my tu mamy. Chociaż też uciągnij te wszystkie powozy, nie? Czy mi się zdaje, czy mi się jakieś teksty do niej doczytały? Bo tutaj powinny być te pachołki do wiązania koni, a ich nie ma. Tutaj powinny być namioty jakieś. O Jezu, już tu Dutch idzie. Arthur. You seem in a good mood. I am, son. I am. Let's have some fun tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Great. Grimshaw, y'all crone. I'll keep them guys in line. If I have to rip them, I will. Co to za jakaś zabawa? Jakieś zgromadzenie ludowe, kurde. No dobra, to mam coś szczególnego, to robisz, czy wiecie? A, wywalone w nich. I tu mamy roboty do robienia, czekajcie. Aha, i mi teraz w ogóle uciekł ten. Move. Ten znaczek J. No to eluwa, nie? To nieźle. Dobra, ja się kładę do spania chyba. Śpi. Noc, poranek, R. A, gang świętuje bezpieczne powody od Ciana i pewnie... Aha, dobra, nie będę mógł nic robić. No tak, przecież w poprzednim odcinku żeśmy go uratowali, więc... Teraz wszyscy świętują. No już poświętowali. To teraz gdzie jest nasza robota? Tutaj jest. Hey Arthur. What you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable. Oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Dobra, czyli plan mamy. Teraz tak, jak to u nas wygląda teraz na mapie. Tutaj jest chyba ten powóz cały. A tutaj nie wiem co to jest. Ale to pulsuje, czy to jest chyba, nie wiem, czy to jest ważniejsze, czy nie. No dobra, jak pulsuje, to chyba tutaj trzeba być pierwszym. Nawet nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Wozy, które można ukrać dla Johna, są oznaczone na darze jako... No, to ten symbol takiego koła. Dobra, czyli to jest ten cały wóz, który trzeba zgadnąć.
Okej. Okay. Mi się nie okazało jeszcze jakieś w ogóle więcej znaczek. A tu mam dwa znaczki. Aha, no spoko. No szpoczko, dobra. Płotka, where are you? Płotka, where are you? Here you are. Kolacja pusta buty. Trzeba było tle nie żreć. A nie też nie chlać. Dobra, troszeczkę nam chyba zajmie tą podróż. No troszeczkę jest, tak więc zrobimy sobie tutaj cięcie. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już prawie że na miejscu. I teraz co tutaj się odbywa się? What the hell? A tutaj jakiś obóz jest w ogóle. Elumwany. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No, I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow and lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. There's a spot up this way with a good view of the trail. Dosiąd swego konia. No już. Podążę za Mike. Nie wiem, jak się czyta Mikach. Like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you. I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends? Drink here, drink there? What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Żeśmy się pogadali? Żeśmy już zaczęli schodzić na niewłaściwe tory, no ale się żeśmy nawrócili przynajmniej. Kurde, panie, jakie widoczki, ja pierdzielę. To są widoki nieziemskie, nie? Kurna matka. Zajebiste te widoki są. Czasami troszeczkę mi się ciśnie na język, żeby powiedzieć, że przebijają Wiedźmina. I w sumie niedużo im brakuje, żeby przebić Wiedźmina. Panie, i weź ty sobie teraz postaw chatę i miej taki widok ten, kiedy tylko chcesz, nie? Miej taki widok 24/7. Ja pierdziele.
Moja mama to by się zakochała w takim krajobrazie gór, bo ona strasznie kocha góry. Ona by się zakochała w takim, wiecie, w takim właśnie krajobrazie. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. No, chyba troszeczkę czasu minęło. Right on time. Get covered up. Czterech jeźdźców. Dobra, przygotujmy sobie, wiecie. A nie to. Przygotujmy sobie te wszystkie karabajny, nie karabajny. Czekajcie, który tu ma największe obrażenia. Weźmy sobie tego. Stop the diligence. Ale dostał ładnie. Czekajcie, kurde, bo ja nie ogadam tego sterowania, halo. Kurwa, nie mam ten amunicji, dobra. Zmieniamy. No tego. Kurwa. No szkoda, nie doszło się. Dawaj, 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 dawaj. No szkoda. No jedź, Morgan, kurde, fastem. Ej, dupa. Za długo, dobra, ja muszę ten, ja muszę kogoś zacząć zdejmować, bo ja za długo tam, wiecie. Ja nie mogę wcelować na nich. Mają łby jak orzeszki, ja nie mogę na nich celować w ogóle. Dobra, one more time. Bierzemy sobie tego. Dobra. Ja się fokusuję na kierowcy. Czekajcie, kurwa. No wywalaj! Duku, kurwa. Dobra, dostał. Ale pięknie dostał, dobra, najsik. Chwila, moment. Dobra, wsiadam. Już, już, już. Siadaj. No? Jadę. I'm hoping there won't be a next time. You don't mean. Yeah! Baylock! Come on, boy! Łotka. Here. Find new rifle, too. You go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. Kada mi powtarzalne jakieś? Karabin powtarzany Lancaster, tu niewracana broń używająca zamka dwutaktowego do załadowania kolejnego magazynku. Zdaje mniejsze obrażenia w porównaniu z
innymi karabinami powtarzalnymi, ale nadabia to dużą szybkostrzelnością i wysoką celnością. Broń ta pomieści 14 nabojów i może korzystać z amunicji zwykłej, szczypkiej, dum-dum, ekspresji wybuchowej do karabinu powtarzalnego. No i kurde, zajebiście. No, powiedzmy. Break it open here and be done with it. Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot. But I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done, same as you. Gets things done? You'd be wearing a California collar now if I hadn't broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. Heck, shit! Kurwa mać! Oh, shit! Zaje, kurwa mieście. Ale pięknie dostał. No szkurde! Ty jeszcze żyjesz? Penis się jebany? Ale dostał, ale dziurę ma. No szkurde, patrzcie! Ja pierdolę. No ja się na gazie frajerzy. Tu jest jeszcze? Dobra, już chyba tyle. Nie wiem, bo jeszcze jakiś tutaj jest. Czy jest tu jakiś? Gdzieś tu jeszcze jakiś jest, kurwa. Pedale jebany. Dobra, teraz już ich nie ma. Is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Since when did you have a problem killing O'Driscoll's? You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lockbreaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Dobra, czekajcie, bo teraz ich, chcę wszystkich po... Wiecie, poprzeszukiwać. Kurwa, macie mi spierdolił. Albo i nie. Dobra, chwila, moment, jeszcze tam. Wszystko to tutaj jest, to trzeba pozabierać i posprzedawać w pizdu. No już, chwilę. Dobra.
Jest tam jakieś otwarta guma do rzucia chyba. Dobra, i teraz co my tutaj mamy? Dobra, co ja mam tu zrobić? Strzel w zamek. A, dobra. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, yeah, z tego dostaliśmy? Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. O kurwa. 300. Dobra, trzeba stąd teraz wyginać. Teraz stąd trzeba wyginać. 300 dolków za to. Yeah, pierdolone. To wiemy, już tam w sumie mamy tych hajsów. Nawet nie widzę tego. A mogę zamordować świadka. Ty, świadek! Ona tu! Zajebmy go, bo później kurwa możemy mieć problemy z tym. Zajebmy go w pizdu. O ty kurwo. No patrzcie, jaki kurwa cwaniak. No jeszcze nie ma. Kogo go tam jeszcze pociągnął? Eluwa. Dobra, nie ma już cwaniaka. Gdzie ty jesteś, cwaniaku? I za każdym razem chciałeś na mnie donieść, lecz jeszcze brabuję. Chłe, chłe, chłe. Jest to dla konia. Walić to. Dobra ludzie, tak więc cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka, suba z dzwonem, widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, do następnego, opa!